Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym pokażę, jak zrobić na szydełku taką śliczną, niewielką śnieżynkę. Jak widzicie, śnieżynki nie zawsze muszą być białe. Tutaj mamy je w przepięknych, pastelowych kolorach i to zasługa kordonka Kaja 15. Link do tego kordonka podam Wam w opisie filmu. Natomiast teraz, specjalnie dla Was, zrobię śnieżynkę białą Kają. Tradycyjnie. No i szydełko 1,25 mm. W takim razie możemy zabierać się do pracy. Naszą śnieżynkę zaczynamy od wykonania magic ring, czyli kładę sobie końcówkę na palcach, zawijam kordonek i następnie tutaj go przeplatam, przeciągam. Tworzy mi się takie kółeczko i teraz wykonuję 3 oczka łańcuszka. To jest za pierwszy słupek. Następnie oczko, które będzie mi rozdzielać nasze słupki i jeszcze 11 słupków w kółeczko. Każdy słupek rozdzielony od następnego jednym oczkiem łańcuszka. Mam już zrobionych 11 słupków. Teraz tutaj mam końcówkę niteczki z kółeczka magicznego i za tą końcówkę delikatnie pociągam i zaciskam wszystkie słupki w kółeczko. Końcówkę sobie zostawiam, a teraz za ostatnim słupkiem, który zrobiłam, robię jedno oczko łańcuszka i łączę oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem, czyli tak naprawdę trzecim oczkiem łańcuszka za pierwszy słupek. I gotowe, mamy zrobione pierwsze okrążenie. Teraz przechodzimy sobie oczkiem ścisłym pod to jedno oczko rozdzielające nasze słupki i następnie wykonujemy 7 oczek łańcuszka. Omijamy 2 słupki, jeden, drugi i wkuwamy się pod oczko rozdzielające drugi i trzeci słupek. Powstaje nam taki łuk. Zaczęliśmy 7 oczkami, teraz już robimy ich 6. Znowu omijamy 2 słupki i robimy półsłupek. Kolejne 6 oczek. Omijamy 2 słupki i pół słupek. No i teraz kończymy nasze okrążenie. Robimy 3 oczka łańcuszka, a następnie 2 narzuty. Wbijamy się tutaj na początku w nasze oczko. Przerabiamy słupek. I w ten sposób w naszym ostatnim łuku znajdujemy się na samej górze, na szczycie naszego łuku. Teraz wykonujemy 3 oczka łańcuszka i słupek tutaj, gdzie nasze łuki się stykają, tak? W to miejsce. Tutaj akurat może być troszkę ciężko, bo to początek, ale damy radę. Następnie 3 oczka łańcuszka i pół słupek pod łuk. 3 oczka łańcuszka i słupek tutaj w ten półsłupek, który łączy łuki. Jeszcze raz.
gotowe. 3 oczka łańcuszka, pół słupek podłóg, 3 oczka łańcuszka i słupek, ten półsłupek, który łączy nasze łuki. I tak robimy naokoło. Tak wygląda nasze okrążenie. No i teraz zamykamy je oczkiem ścisłym, łapiemy tutaj, gdzie zaczynaliśmy, w ten sposób. I robimy 3 oczka łańcuszka za słupek. Następnie pod kolejny łuk wbijamy się i robimy 3 słupki. Tutaj mamy słupek, taki pionowy, czyli w niego wbijamy się słupkiem podwójnym, czyli z dwoma narzutami, nieco wyższym od pojedynczego. Robimy 5 oczek łańcuszka i ponownie w to samo miejsce słupek z dwoma narzutami. W ten sposób. Teraz pod kolejny łuk 3 słupki zwykłe z jednym narzutem. Doszliśmy tutaj do półsłupka. Wbijamy się w niego słupkiem. I pod kolejny łuk kolejne 3 słupki. Z jednym narzutem cały czas. I ponownie jesteśmy na słupku. Tutaj. A więc 2 narzuty. Słupek dwukrotnie nawinięty. Wyższy. 5 oczek łańcuszka. I jeszcze raz. 2 narzuty i słupek w to samo miejsce. Tak to wygląda. I teraz ponownie będą 3 słupki pod łuk, słupek tu w półsłupek, 3 słupki pod łuk i dojeżdżamy do naszego słupka tutaj. A więc będzie słupek dwukrotnie nawinięty, 5 oczek i podwójny słupek jeszcze raz w to samo miejsce. No i tak wygląda moje okrążenie. Ja kończę je zamykając oczkiem ścisłym. Tu się wbijam w pierwszy słupek w ten sposób. No i teraz przystępujemy tak naprawdę do ostatniego okrążenia. Jesteśmy po środku boku naszej gwiazdki, czyli mamy tutaj słupek podwójny, 3 słupki, słupek wbity po środku w półsłupek, znowu 3 słupki, słupek podwójny, no i tu 5 oczek łańcuszka. A więc jesteśmy po środku. Zaczynamy od zrobienia pikotki. W ogóle w ostatnim okrążeniu będzie dużo pikotek złożonych z 5 oczek łańcuszka. I już od razu zaczynamy od tej pikotki. Czyli robimy 5 oczek i na środku tego boku wykonujemy pikotkę. Staram się wbić pod dwie nitki. Zaciągam, mam pikotkę. Następnie 2 oczka łańcuszka. I teraz będziemy pracować na tym łuku z 5 oczek łańcuszka. Na początku wykonuję pod ten łuk słupek. Następnie na tym słupku wykonuję pikotkę z 5 oczek. 5 oczek pod dwie nitki. Zaciągam i jedno oczko przerwy. Kolejny słupek pod ten sam łuk. Pikotka.
pod dwie nitki. Zaciągam oczko przerwy i jeszcze raz narzut słupek, pikotka, pod dwie nitki, przeciągam, zaciągam, oczko przerwy, troszeczkę sobie tu przesunę, żeby było równo. I teraz jestem na samej górze tego tutaj łuku z pięciu oczek łańcuszka. Czyli robimy teraz słupek podwójny z dwoma narzutami. Tak, jestem na samej górze. I teraz zrobimy trzy pętelki. Pierwsza pętelka będzie z dziewięciu oczek łańcuszka. To coś jak pikotki, tylko tych oczek jest na tyle dużo, że nie wychodzą kuleczki, tylko pętelki. Czyli 9 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wbijam się tutaj w szczyt tego słupka z dwoma narzutami pod dwie nitki. Przeciągam, zaciskam. Jest pierwsza pętelka. Teraz najdłuższa pętelka, bo aż z 13 oczek łańcuszka. 4, 7, 9, 10, 11, 12 i 13. Wbijam się w to samo miejsce, czyli w szczyt tego słupka podwójnego. Pod dwie nitki. Przeciągam i ponownie trzecia pętelka, 9 oczek. Mamy 9 oczek. No i znowu w to samo miejsce. Przeciąg. I jedno oczko przerwy. W ten sposób wracamy do naszego łuku tutaj z tych 5 oczek łańcuszka. Z tej strony mieliśmy 3 słupki z pikotkami, no i z tej strony, czyli po drugiej stronie słupka podwójnego z tymi dużymi pętelkami, też będziemy mieć 3 słupki z pikotkami. Czyli wbijam się pod łuk, wykonuję słupek. Następnie pikotka z 5 oczek łańcuszka. Oczko przerwy, narzut, kolejny słupek pod łuk, pikotka, oczko, narzut i trzeci słupek, pikotka, pod dwie nitki. Zaciągam. Mamy już spory element naszej gwiazdki zrobiony. No i teraz przechodzimy. Pamiętacie, zaczynaliśmy tutaj z tego środkowego słupka po tej stronie. To teraz robię 2 oczka łańcuszka i następnie łapię pół słupkiem ten słupek po środku. W ten sposób. I jesteśmy dokładnie w tym samym momencie, w którym zaczynaliśmy, czyli nad słupkiem środkowym wykonujemy pikotkę, no bo cóż innego, 5 oczek łańcuszka, pod dwie nitki i zaciągamy. No i wszystko powtarzamy od nowa. Takich różków gwiazdki potrzebujemy mieć 6, czyli jeszcze 5 razy. A tak, moi drodzy, wygląda skończona już śnieżynka, jeszcze przed usztywnieniem. Już widać jej kształt, już ładnie się prezentuje, no ale oczywiście po usztywnieniu zdecydowanie lepiej. Ja te gwiazdki usztywniałam ługą. Nie rozcieńczałam ługi, po prostu nalałam odrobinę krochmalu do miseczki, zanurzyłam w tym krochmalu gwiazdki,
dobrze wygniotłam, tak żeby nasiąkły tym krochmalem, potem również dobrze odcisnęłam ten krochmal, no i rozpięłam na puclach piankowych i zostawiłam do wyschnięcia, takiego naprawdę porządnego wyschnięcia, i one są w tej chwili sztywne, bardzo ładne i bardzo ładnie się prezentują. Jeżeli chcecie je zawiesić, to nie obcinacie końcowej niteczki, tylko zostawiacie ją dłuższą i przy usztywnieniu starajcie się jej w krochmalu nie zanurzać, tak żeby ona potem dała nam się zawiązać, na przykład na gałązce, tam gdzie chcecie ją powiesić, a nie była taka sztywna i trzeba było ją łamać, żeby wykonać kokardkę czy supełek na gałązce choinki. Ok, moi drodzy, zapraszam Was serdecznie na mój blog crochet.pl. Bardzo zachęcam do zrobienia takich właśnie prześlicznych śnieżynek, gwiazdeczek. No i oczywiście, jeżeli podobał Wam się filmik, to bardzo proszę o łapkę w górę i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo mocno. No i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.